Cześć, witam Was bardzo serdecznie w drugim już poradniku na moim kanale z serii Zrób to sam. W dzisiejszym poradniku chciałbym Wam wytłumaczyć zasadę działania tipkul w budynkach w mapie, takich ustawianych przez Gianca i działanie kolizji w budynkach placeabowych. Także nie mogę znaleźć nigdzie takiego poradnika na YouTubie, a jak już jakiś był, niestety, no to nie za bardzo on działał. Dlatego metodą prób i błędów zaczęło mi to ładnie działać. No i chciałbym się po prostu z Wami podzielić tą informacją, żebyście też mogli sami bez problemu zarobić tą kolizję. Po to są te poradniki. Wyjaśnić Wam po prostu działanie tego, jak to dokładnie działa. Pamiętajcie, zostawcie oczywiście łapkę w górę oraz subskrypcję, a będzie więcej takich poradników. Tak więc przejdźmy do tematu i zacznijmy pierw dodać tipkul w mapie. Co będziemy potrzebować? Będziemy potrzebować zakładki Windrow Attributes oraz User Attributes. Czyli jak już mamy te dwie zakładki już otwarte, robimy sobie create primitives i robimy sobie kuba. Jak zrobimy takiego kuba przez grę, jak widzicie, mamy już taki ładny klocek. Musimy teraz zrobić coś takiego, że ten klocek, czekajcie, co zrobię tutaj. Ten klocek musimy sobie rozciągnąć. No może przesadziłem trochę, ale powiedzmy coś takiego. Jest trochę za szeroki, ja sobie go trochę zwężę. No powiedzmy coś na szerokość tej ściany, który sobie przygotowałem tutaj w tym modelu. Powiedzmy coś takiego wystarczy. Może taki być. Więc teraz sobie go ogólnie dostosowuję do wielkości tutaj danego obiektu, który mamy. Gdybyśmy mieli stodołę, wiadomo, robimy to wyższe trochę, tę kolizję równo tutaj z poddaszem, ale to zależy już od waszych budynków, jakie będziecie po prostu mieli na mapie. Tak więc, gdy już mamy tego boksa w miarę ustawionego do wielkości danego tutaj, danej tej kolizji i danego obiektu, robimy coś takiego, że ja nazywam to po prostu tip cool. Robię sobie nazwę tip cool przed jedno. O. Robię sobie po prostu taką nazwę tego pliku. Gdy już mamy nazwę tego pliku zrobioną, robimy takie coś, że dajemy temu kolizję rig body. Zaznaczamy tutaj rig body, żeby ten obiekt po prostu miał tak jakby kolizję. W zakładce Rig Body w Collision Mask, jak widzimy, jest tutaj FF. Klikamy na te trzy kropki. Tutaj, jak widzimy, wyskakuje nam okno z Collision Mask. Robimy coś takiego, że robimy clear. Czyścimy wszystko na clear. Zaznaczamy po prostu 19. Dajemy OK. I tutaj to jest wszystko. Musi być tutaj 80 tysięcy. I to jest w tym tutaj, w tych trzech kropkach w Collision Mask. Tylko tyle. Dajemy OK, 19, pamiętajcie, tylko robimy clear, zaznaczamy 19, OK. Następną rzeczą, żeby ten trigger nie był już przypisany prawie, bo to jeszcze nie jest skończone, robimy shape, żeby on był niewidoczny i zaznaczamy sobie non-renderable. Tak, mój angielski jest słaby, ale myślę, że dacie radę, widzicie to, co ja robię. Kolejną rzeczą, którą musimy zrobić, sobie to troszkę powiększę. W User Attributes robimy coś takiego, że nazywamy sobie plik. Ja sobie ten plik skopiuję, żebym nie musiał. Ogólnie wszystko będziecie mieli w opisie, dostępne pliki, ale tutaj akurat w mapie nie musimy mieć żadnych plików, tylko będą nam potrzebne do dalszej części poradnika, czyli do budynków placeabowych. Za chwilę do nich przejdziemy, ale pierw robimy to w taki sposób, że tutaj w name wpisujemy sobie nazwę Collision Hake. Pamiętajcie, żeby dokładnie to tak się nazywało, jak teraz tutaj wpisałem. I w typę wybieramy sobie float. Gdy mamy wybrane float, klikamy add. Jak widzimy, możemy tu wpisać numerek. Wpisujemy numerek 3 i to jest tyle. Czyli mamy już to ogólnie zrobione.
Czyli to jest w tym triggerze wszystko. Tutaj rigbody, jak widzicie, wszystko jest poustawiane. W collision hack mamy wpisane 3, które utworzyliśmy tutaj. I teraz jeszcze robię taką rzecz i to chyba faktycznie trzeba to robić, bo gdy tego nie robiłem, kolizja nie działała. Czyli teraz robimy coś takiego, żeby ten tip cool zadziałał. Oczywiście nie musicie do każdego tego robić, tylko przykładowo, dobra, zrobię coś takiego, że żebyście widzieli. Zrobimy sobie jeszcze coś takiego, że tutaj ustawimy jeszcze jeden obiekt. Przesuńmy go sobie tutaj. Tutaj. Wiecie, to jest tylko na testy, żeby wam pokazać, jak to działa. Teraz sobie ustawiamy coś takiego. Nawet go sobie trochę mogę rozciągnąć. Możecie skalować ogólnie ten trigger, to nie robi, to jest bez znaczenia. I robię jeszcze coś takiego, że ustawiam sobie jeszcze tutaj ten trigger w tym miejscu, tak? Powiedzmy coś takiego i coś takiego. Dobra, mamy to, powiedzmy, że w miarę ustawione. Czyli możecie sobie to skalować, nie bójcie się, możecie robić z tym, co chcecie. Powiedzmy, że mamy to już ustawiony, ten trigger. No, elegancko jest schowany w całym tym obiekcie. Także elegancko. Teraz co musimy zrobić, to po prostu klikamy na scripts, gdy ustawimy wszystkie triggery, kolizje, tak jakby, które żeby te uprawy nie przenikały. Robimy w scripts fs19 map create ground collision map. Klikamy to, musicie chwilę poczekać, bo teraz tak jakby GANs wytwarza nową, generuje tak jakby kolizję dla tych tutaj poszczególnych rzeczy, które zrobiliśmy, tą kolizję. Gdy już się to nam zrobi, jak widzicie, tutaj w saving wyskoczyło, że kolizja została utworzona i po prostu zapisujemy. To jest wszystko na temat tutaj tej kolizji w mapie. Czyli jak to zrobicie tak jak ja, powinno wam wszystko działać elegancko. Więc widzimy się za chwilę i pokażę wam we farmingu, że to faktycznie działa, nic nie przenika i jest elegancko. I musi to po prostu działać, tak? Także widzimy się we farmingu i przejdziemy potem do kolejnego etapu poradnika. Tak więc jesteśmy już w grze. Teraz pokażę wam działanie tej kolizji, którą zrobiliśmy tutaj w tym obiekcie. Czyli ja sobie tutaj przez konsolę zrobię po prostu, dodam ziemniaki na przyczepę. O, mam już tutaj ładnie załadowane. Podjeżdżamy sobie pod po prostu ten obiekt, który tutaj przypisywaliśmy sobie dla niego tą daną kolizję, żeby nie przenikało przez ściany. Podjeżdżamy po prostu sobie, czekajcie, w sam róg tak sobie wjadę, żebyście widzieli, że to faktycznie wszystko działa. Podjedźmy sobie jakoś, powiedzmy, że tyle wystarczy. Pamiętajcie, że ta kolizja we farmingu działa trochę dziwnie, bo nieraz jak podjedziemy po prostu za blisko, przykładowo tak jak ja teraz, będzie się ona tak jakby przesypywała już przez tą kolizję, dlatego zawsze pamiętajcie, że to jest w końcu farming, to nie jest rzeczywistość i zróbcie trochę ten dystans w tym farmingu, powiedzmy tyle i naciśnijmy sobie Ctrl I i wysypmy te ziemniaczki i zobaczymy, czym będzie przenikało, czy nie. No jak widzicie, póki co nic się nie dzieje, za chwilę zobaczymy. O, czekajcie, bo już muszę się podjechać trochę do przodu. Powiedzmy, że sobie wysypiemy. No, trochę sobie do tyłu jeszcze cofniemy. Czekajcie, bo już mi się skończyły ziemniaki. Jeszcze jedną przyczepkę, a co tam z takim czubkiem sobie tutaj zrobimy elegancko. A kto mi tam zabroni, nie? Dobra, myślę, że tutaj tyle wystarczy. Jak widzicie, 3 przyczepy wysypałem. I chodźmy zobaczyć, jak to tutaj wygląda. Jak widzimy, nic się nie dzieje. Delikatnie, ale to delikatnie przenika. Pokażcie mi tutaj z tej strony. Jak widzicie, z tej strony nie przenika. Gdyby wam po prostu przenikało jeszcze trochę przy ścianę i wiadomo, to jest farming, tego nieraz nie idzie zrobić idealnie. Po prostu ten trigger, który tutaj zrobiliśmy, musicie go sobie przesunąć jeszcze troszkę w środek budynku,
i na nowo wygenerować, tak jak generowałem tą kolizję mapy. Widzieliście, jak to tam robiłem. I zobaczyć po prostu, czy już jest ok. Ja na moje takie coś już zostawiam. To jest w końcu farming. Nieraz niektórych rzeczy nie idzie po prostu zrobić. Tak więc, jak widzicie, wszystko elegancko działa. To, co robiliśmy na temat poradnika pierwszej części z dodawania kolizji w mapy, działa wszystko pięknie. Także nikt mi nie zarzuci, że komuś coś nie działa. Myślę, że to jest w miarę dobrze wytłumaczone. Także teraz przejdźmy do drugiej części poradnika, czyli dodawanie takiej kolizji samej, tylko do budynków placeable. Także zapraszam do drugiej części. Tak więc witam w drugiej części poradnika, do której dla większości ważniejszej dodanie kolizji do budynków placeabowych. Tak więc tutaj działa to troszkę inaczej, więcej roboty, ale jest to wszystko do wykonania. Dlatego ja robię dla Was ten poradnik, żebyście widzieli, jak to po prostu zrobić, żeby to działało. Jak widzicie, kolizja z dodaniem na mapę działało wszystko pięknie. Tak więc dobra, przejdźmy do rzeczy. Teraz będziemy potrzebowali otworzenia po prostu budynku placeable. Do tego budynku placeable będziemy potrzebować XML danego budynku, tak jak ja tutaj widzicie, stodoły. Czyli otwieram sobie Notepadem plus. Bardzo polecam ten program Notepad plus, bo najlepiej się w nim to robi. Czyli jak widzicie, mamy otwartą sobie zakładkę tutaj XML po prostu z tej stodoły, której mam w mapie. I będziemy potrzebować tutaj wkleić dwie linijki. Wszystkie linijki będą w opisie. Czyli te dwie linijki sobie kopiujemy. Ctrl C i wklejamy sobie na samym dole tutaj po spacji, znaczy po enterze, te dwie linijki. Czyli jak widzimy, mamy wklejone dwie linijki, które odpowiadają. Jedna linijka odpowiada tak jakby za długość i szerokość naszego budynku, czyli X oraz Z, a druga linijka właśnie odpowiada za to, co robiliśmy w pierwszej części poradnika, czyli ta kolizja w triggerze, nie? Czyli dobra. Pierwsze, co musimy zrobić, to wyliczyć sobie, jak nasz budynek ma wymiar, jakie nasz budynek po prostu ma wymiary. Czyli robimy create, otwarzamy sobie transform, otwieramy sobie tak samo dwie zakładki, czyli attributes oraz user attributes. I jak widzicie, mamy na transformie 0, czyli tak jakby od zera przesuwamy sobie po prostu w lewo ten transform, i tutaj mamy to podane w metrach, nie? Ale zaraz Wam powiem, co dalej. Czyli przesuwamy sobie do końca naszego budynku, czyli powiedzmy, ten budynek by miał, no powiedzmy, 13 metrów. Jak już zostają Wam takie tutaj ogryski, czyli takie, powiedzmy, dodatkowe pół metra prawie, róbmy już 13, czyli 13 plus 13 mamy 26 metrów, tak? Czyli to jest w Z, czyli to jest długość naszego budynku, czyli tutaj w XML-u w Z wpisujemy sobie, jak widzicie, jest tutaj nawet, przepraszam, wpisujemy 26, czyli CZZ 26 wpisujemy, bo pamiętajcie, 13 plus 13, bo tutaj inaczej tego nie wymierzymy. Możemy sobie mierzyć od jednego końca budynku do drugiego, ale to lepiej zróbcie tak jak ja, czyli od pozycji 0 przejedźmy sobie tutaj w dany bok. I po prostu zróbmy sobie tak, że zostają Wam jakieś tam, powiedzmy, 12,562. Zróbmy już te 13, żeby było równo. Czyli 13 plus 13 mamy 26, czyli to jest długość naszego budynku. I żeby wyliczyć teraz szerokość naszego budynku, po prostu przesuwamy sobie w jedną albo w drugą stronę, to już bez znaczenia. Czyli nasz budynek ma szerokości, no powiedzmy, 5 metrów, czyli 10 metrów szerokości ma nasz budynek. Czyli tutaj w zakładce w Type Collision Update Area wpisujemy sobie 10. Czyli 10 to jest szerokość naszego budynku, a w CZZ to jest długość naszego budynku. Czyli tak jakby widzicie, tak to jest ogólnie idzie. Tak, w taki sposób najprostszy wyliczyć mniej więcej wymiary naszego budynku. Nie musi to być idealnie, ale
Zrobiłem to tak, a nie inaczej. Myślę, że zrozumieliście do tej pory, co mówię. Czyli ten transform jest już nam niepotrzebny. Kolejną rzeczą, czyli tak jak robiliśmy to na mapie, create primitives, utwarzamy sobie kuba. Nazwijmy go sobie też po prostu tip cool. Zawczasu sobie go, musicie go, pamiętajcie, żeby to wyciąć i wkleić w naszą stodołę. Czyli na samym końcu nie będzie nam niczego, niczemu wadziło. Czyli jak mamy tutaj to zrobione, robimy znowu rig body, zaznaczamy kolizję. Tutaj w collision mask FF robimy sobie po prostu clear. Zaznaczamy 19, musi być 80 tysięcy, klikamy OK. Tutaj w Shapes za chwilę zaznaczymy, żeby nam, albo w sumie już możemy to zrobić. Po prostu klikamy tutaj No Renderable. On jest przeźroczysty, czyli tak ma być, elegancko. Tutaj mamy już na chwilę obecną wszystko. Czyli pamiętajcie, 3 kropki, 19, robimy clear, 19, ok. Czyli to już jest wszystko w zakładce Attributes. Teraz po prostu ten trigger, no skalujemy sobie. Powiedzmy prawie na samą wysokość tego naszego obiektu. No powiedzmy, że sobie go trochę zmniejszymy. No powiedzmy, taki nam już wystarczy w zupełności. Nie ma co też przesadzać z wysokością. Dobra, czyli jak mamy tutaj tak, jeszcze sobie zrobimy go na całej długości. I właśnie, czemu ja to robię na całej długości? Przecież tutaj są drzwi. Jak te drzwi będą się otwierać? Przecież ty kolizję zrobiłeś. A właśnie to jest taka kolizja, dzięki czemu możemy normalnie otworzyć drzwi. Normalnie sobie wjechać, wyjechać. Niczemu to nie będzie przeszkadzało. Czyli jak zrobicie tak, jak ja wam pokazuję, wszystko wam będzie działało. Nie bójcie się po prostu. Zróbcie tak najłatwiej. Nie musicie się bawić w jakieś kawałki, robienie takich danych fragmentów. A tak będziecie mogli sobie mieć zamknięte dwie pary drzwi i sobie nasypać tutaj upraw na jedne wrota po prostu i tyle w temacie, nie? Czyli czekajcie, jeszcze troszkę sobie. Troszkę sobie go. Najlepiej, żeby było to idealnie. No, nie musi być aż wiecie co do centymetra, ale tak starajcie sobie to mniej więcej zrobić, żeby to było się zgrywało. O, tak jak mam teraz, ustawiono fajnie, super. Czyli jak widzicie, mam już sobie tutaj ustawiony ten trigger. Z jednej strony, teraz mogę przejść do zakładki User Attributes. Robimy tutaj to samo, czyli ja sobie skopiuję. Najlepiej to sobie skopiujcie tą nazwę, żebyście nie pomylili się. Kopiujemy ten Collision Hake. Tutaj wklejamy w User Attributes w Names. Wybieramy znowu Float. I klikamy Add. Wybieramy sobie 3. Możemy zrobić zamiast trójki, możemy zrobić nawet czwórkę. Powiedzmy, że zrobię tutaj czwórkę. Dlaczego czwórkę? Collision Hake odpowiada za to, że właśnie do 4, tak jakby 4 metrów nasza kolizja działa. Powyżej 4 metrów, gdy będziemy sypać uprawy, te uprawy tak jakby będą się przesypywać na drugą stronę. No wiecie, o co mi chodzi. Czyli gdy mamy już powyżej 4 metrów wysokość naszych upraw, one będą się przesypywać tak jakby na drugą stronę, już wam to tłumaczę drugi raz, ale chcę wam to wytłumaczyć jak najlepiej, żebyście wiedzieli po prostu, jak to działa. Ale ja tutaj na tym budynku akurat zostawiam trójkę, bo tutaj więcej się w nim naprawdę nie da wysypać. Zależy to już po prostu od hali, jaką będziemy sobie robić, czy to będzie wielki budynek, czy mały. To już jest zależne też od tego, jaka wielkość będzie danego naszego obiektu. Troszkę sobie to jeszcze tutaj zwężę. Pamiętajcie, możecie to zrobić trochę szerzej niż macie mury w ściany. No powiedzmy, że ja sobie zrobię, zawsze zostawiam sobie ten dystans taki większy, czyli powiedzmy, że tak jak teraz mam, będzie ok w sumie. I teraz tak, robimy z drugiej strony to samo, czyli robimy Ctrl D, kopiuję sobie ten trigger, nie musicie nazwy zmieniać, to jest niepotrzebne. Ctrl D, przestawiacie sobie tutaj, tu nam kolizja nie jest potrzebna, żeby nam przeszkadzała w drzwiach. Inaczej możemy i tak normalnie sobie wchodzić. Wiecie, o co mi chodzi, ale ja sobie tutaj zrobię coś takiego. Wyrównam równo z tym, nawet sobie, no wiadomo, troszkę trzeba się z tym namęczyć, poustawiać. No powiedzmy coś takiego będzie mnie tutaj satysfakcjonowało, że jest ok. Czyli tutaj mamy sobie kolizję kolejną ustawioną. Ctrl D, znowu ustawiamy trzecią kolizję, czyli tutaj znowu po tej stronie ściany.
A powiedzmy coś takiego. Nie musi to być naprawdę idealnie. To już tak jak wam tłumaczyłem przy budynkach, przy obiektach tam w mapie. Gdy jeszcze wam uprawy będą przykładowo przenikały przez ściany, możecie sobie ten trigger jeszcze troszkę do środka zrobić. Bo naprawdę to jest metoda prób i błędów. Nieraz mi się tu udawało za pierwszym razem, nieraz musiałem wejść jeszcze to sobie poprawić. Naprawdę to już jest sprawa indywidualna, uda się wam albo nie uda. Ja robię to na razie idealnie, powinno być raczej wszystko ok. Tak więc powiedzmy, że coś takiego będzie też super cieszyło oko. Tutaj jak widzimy, kolizja jest wystarczająco poznat ścianę. Także pamiętajcie, nie dojeżdżajcie tym ciągnikiem do samej ściany, bo wam ta uprawa przeniknie. Zawsze zostawiajcie ten margines, to jest w końcu farming. Wtedy wysypujcie te uprawy, nie będziecie mieli z tym problemu, że one przenikną wam przez ścianę po prostu, nie? No, także ustawiamy sobie kolejny. Zrobimy wszędzie tutaj ładnie kolizję w budynku, żeby nie było, że robimy tutaj jakąś kichę manianę. Czyli dobra, zróbmy sobie coś takiego. Tutaj zawsze też coś będzie szło wysypać, czyli kolejną kolizję po tej stronie, żeby tutaj jak ktoś by chciał przykładowo sobie wysypać, ja na przykład bym sobie tutaj coś sypał, tak samo robimy sobie tą kolizję, powiedzmy, że ustawiamy ją sobie coś właśnie w ten deseń i jeszcze jedna kolizja, czyli po tej stronie, no powiedzmy coś takiego, myślę, że będzie ok. Czyli tutaj byśmy mieli już wszystkie kolizje poustawiane elegancko. Czyli jak mamy już wszystkie kolizje poustawiane, tutaj w zakładce XML od naszego obiektu placeowego mamy wklepane te dwie linijki. One będą do pobrania w opisie, żebyście mogli sobie to skopiować. Albo po prostu dodam wam tak luzem w opis, żebyście mogli sobie to skopiować, wkleić w wasze XML. Gdyby wam się w mapie powtórzyło coś takiego, taka linijka po prostu o tej samej nazwie, gdy już byście ją mieli po prostu, usuńcie sobie podmięcie za tą, co tutaj teraz wam tutaj daję elegancko i będzie wszystko ok. Czyli tutaj możemy sobie to zapisać. I jeszcze pamiętajcie o tym, że value to jest właśnie ta trójka. I tutaj tak samo. Czyli tu jest ta trójka. Czyli tutaj w tym utworzonym user attributes collision hack, gdy zmienimy tutaj na czwórkę, pamiętajcie, żeby tak samo zrobić w XML-u budynku. Czyli tutaj zmienimy też wtedy na czwórkę. Ja zostawiam trójkę, bo ten budynek nie jest jakiś drastycznie wysoki i nie idzie aż tyle w nim wysypać. Tak więc tutaj sobie zapiszemy już tą zakładkę. Tu już nam będzie niepotrzebne, możemy zamknąć. I tak samo, pamiętajcie, ja sobie światło zrobiłem, żeby było mi tu widniej trochę. Tak więc mamy już wszystko tutaj również ustawione. Robimy sobie teraz po prostu zapisz. I widzimy się za chwilę w grze i pokażę wam, jak to wygląda na wysypywanie tych upraw właśnie tutaj w tej stodole. Dobra, czyli jesteśmy już we farmingu, także kupmy sobie dany budynek, do którego dodawaliśmy tą kolizję. W tym przypadku jest to nasza stodoła z wiatą. Postawmy ją sobie tutaj, elegancko. Otworzę sobie zawczasu drzwi wszystkie, żeby można było bez problemu wjeżdżać. I pokażę wam, że również w takich budynkach placeowych ta kolizja działa. Tak więc wysypmy może sobie w tym miejscu, w takim małym pomieszczonku, w tej właśnie wiacie dodatkowej dostawionej, żebyście zobaczyli, że faktycznie ta kolizja działa w każdym miejscu. Tak więc teraz będą manewry cofania Venturio. 2 na 10. Ale powoli myślę, że już tyle wytrwacie do końca. Bo naprawdę takich poradników nie ma nigdzie, nie idzie tego znaleźć. Jeśli ktoś, kto to umie, jest po prostu coś takiego, że polski modding nie zawsze jest tego zdania, żeby pomagać innym. Oczywiście nie chcę tutaj nikogo urazić, bez, wiecie, żeby nie było tutaj jakichś problemów czy coś, cokolwiek. Tylko po prostu nikt nie robi poradników na dany temat, żeby jakoś ten polski modding też jakoś fajnie istniał, na przykład z mapami, tak? Trzeba sobie pomagać, nie można po prostu być takim, wiecie, człowiekiem, który ja nie pomagam, bo nikt mi nie chce pomagać. To się kiedyś odwróci, wiecie. Dlatego ja się nauczyłem tego dodawać, tego tipkula, i chcę wam teraz udowodnić, że to faktycznie wszystko działa i nikt mi nie powinien zarzucić, że o, co ty teraz gadasz i w ogóle. Po prostu
Nauczyłem się tego, robię dla was ten materiał, ten poradnik, żebyście widzieli, że to faktycznie wszystko ładnie, pięknie działa. Także za chwilę ujrzycie to, jak to wszystko ładnie tutaj się wysypuje. Wysypiemy sobie z 2-3 przyczepy, żebyście widzieli, że faktycznie ta kolizja tutaj już reaguje, tak? Wszystko tutaj elegancko. Tak więc nie miejcie do mnie jakiejkolwiek pretensji, że ja teraz jestem tutaj jakimś najlepszym, nie wiem, mapmakerem czy coś. Nie uważam się za takiego. Tak więc myślę, że poradniki takie, jakowe ja tutaj właśnie robię, są bardzo przydatne dla początkujących, nawet dla tych, co robią od dłuższego czasu już we farmingu coś, ale też tego nie umieli, także nie mogę znaleźć nigdzie takiego poradnika, więc postanowiłem ja to nagrać u siebie tutaj na kanale. Tak więc myślę, że każda ze stron będzie zadowolona. Cofnijmy sobie jeszcze tutaj trochę do tyłu, nasypmy trochę więcej. No widzicie, trochę mało miejsca, trzeba trochę kombinować, ale myślę, że za chwilę ujrzycie to, jak to ładnie już wygląda. Czekajcie, wysypmy to, dobra. Wysypaliśmy, wyjedźmy sobie. Czyli tutaj powiedzmy, że mamy te ziemniaki. O, jak widzicie, tutaj kolizja zadziałała elegancko. Tutaj troszkę pszenika, z tyłu jak to wygląda, z tyłu jest też luks. Tak więc tak jak wam to właśnie tłumaczyłem, jeśli ten trigger nawet zrobiłem trochę za szeroki, jak widzicie, jego możecie o połowę nawet zwęzić, to nie przeszkadza, gdy są takie wąskie ściany. Możecie to o połowę zwęzić, taki trigger, jak widzicie, przesypuje mi się przez ścianę. Robimy po prostu to, że przesuwamy trigger, tutaj nie trzeba nic dzięki tym linijkom generować, bo i tak byśmy nie wygenerowali, bo to tylko w mapie działało. Czyli dodajemy te dwie linijki do XML-u i to tyle. I wyliczamy tylko długość, szerokość budynku i dodajemy tam tą kolizję. I oczywiście jak nam przenika przez ściany, przesuwamy ten trigger trochę do środka budynku i nie powinno już nic takiego się stać. Ale jak widzimy, tutaj z tyłu mogłem jeszcze trochę cofnąć, ale za chwilę sobie sprawdzimy w dalszej, tutaj w środku, jak to się wysypuje. Tak widzicie, tutaj ładnie zareagowało, nic się nie przesypuje, akurat tu mi się udało ładnie tą kolizję ustawić. Tak więc co, teraz sobie wygeneruję uprawę taką jak pszenicę. Czekajcie, bo mi A ucięło. Znaczy jęczmień, dobra. Mi się zawsze mylą te nazwy. Dobra, czyli mamy tutaj utworzyć. To tutaj widzicie drobne poprawki, ale nie zawsze, tak jak ja to mówię, wychodzi za pierwszym razem. Także nie zarażajcie się po prostu do tego. Wy sami widzicie, że ta kolizja już działa, tak? Czyli tylko wystarczy ją trochę popoprawiać, poprzesuwać. Tak jak samo widzicie tutaj, kolizja jest przez całą... przez cały garaż i widzicie, bez problemu będę mógł sobie wjechać, niczemu to nie przeszkadza, ta kolizja tak jakby jest kolizją, ale nie wpływa to na budynki i inne po prostu rzeczy. Czekajcie, zrobię to, czego we farmingu się nie powinno robić, ale to są oczywiście tylko prezentacja i testy, żeby wam zademonstrować, że faktycznie wszystko ładnie tutaj działa, tak? Więc proszę mi tutaj nie pisać, że co ty robisz i w ogóle. To tylko jest demonstracja tego, jak działa ta kolizja, żeby nie przenikały nam uprawy. Powiedzmy jeszcze trochę, możemy cofnąć. Pamiętajcie o tym, żeby nie cofać pod samą ścianę, bo ta kolizja wam wtedy też nie zadziała. Powiedzmy tak, jak mamy teraz tutaj, jak mamy tutaj, jest elegancko. Po to są maszyny dodatkowe, łyżka z turem albo coś, żeby sobie to podsypywać. Tak więc co, kiprujemy. I zobaczmy, jak ta kolizja nam wyszła tutaj w tym miejscu. Sobie zawczasu już dodam jeszcze więcej. Oj. Widzicie, są belki, trzeba uważać z tym wysypywaniem. Najlepiej by tutaj się przydała przyczepa bez kipru, czyli łopatologia i takie sprawy. Tak więc za chwilę zobaczymy, jak to nam tutaj wygląda po tej stronie. To dane wysypywanie, ale powinno być tutaj... Możliwe, że też coś do poprawki, ale tak jak mówiłem, nie wyjdzie to nieraz za pierwszym razem. I gdy wiadomo, dojdzie się do wprawy, to będzie przeważnie to wychodziło, ale myślę, że dacie sobie bez problemu radę. Przestawianie później tych triggerów i tylko zapisanie Gantza to nic trudnego. Wiadomo, to jest farming, metoda prób i błędów.
Każdy człowiek się jakoś tutaj powoli wszystkiego po prostu nauczy. Nie od razu. Wszystko przychodzi tak łatwo. Tak więc dobra, wysypmy sobie to do końca i zobaczymy, jak to tam wygląda. Czy mocno przenika przez ściany, czy w ogóle nie przenika. Jakby nie przenikało, to też dobrze. Dobra, tak więc co? Tutaj nic nie przenika. Zobaczmy tutaj z tyłu. Tutaj z tyłu też nic nie przenika. Przejdę. Widzicie, tutaj też nic nie przenika, także jest elegancko. Przypuszczam, że tutaj z tej strony, nie będę teraz całego budynku wam sprawdzał, ale sami widzicie, że kolizja ogólnie działa bez problemu. Tak więc mówię, jeśli wam będzie przenikało gdzieś coś przez ściany, po prostu weźcie to sobie i poprawcie ten trigger, troszkę go przesuńcie do środka. Nie musicie robić takich kolosów jak ja, takich szerokich tych triggerów. Możecie to robić, ale nie zalecam w sumie aż takich szerokich. Możecie zrobić pół z tego, jak tutaj widzicie, i też ta kolizja będzie równie dobrze tak samo działała, tylko za wąski też nie może być, bo potem będzie więcej to problemów męczarni niż to warte. Więc no, ja zazwyczaj troszkę węższy robię niż dotychczas zrobiłem. Patrzcie, nawet tutaj jest kolizja. No mamy otwarte drzwi, elegancko, nie? I teraz byśmy chcieli sobie po prostu wysypać tutaj zboże. To patrzcie, co się dzieje. Mamy otwarte drzwi i nie powinna nam ta kolizja przesypać tej właśnie uprawy. Czyli widzicie, co się tutaj ładnie dzieje. Elegancko możemy sobie sypać, czyli drzwi mogą być zamknięte. Wyjdę sobie i wam to pokażę, jak to wyszło. Czyli widzicie, ja to sobie tutaj wysypuję, nic tutaj nie przenika, elegancko, pięknie, ładnie działa. Więc no, powiedzmy, drzwi mamy zamknięte, nie otwierać, bo się wysypie i tyle w temacie. Najłatwiej robić, po co się męczyć z kawałkami triggerów, jak można sobie zrobić jednolity cały budynek, zamknąć tą kolizją i widzimy, mamy tego taki fajny efekt. Tak więc co, myślę, że ten materiał, ten poradnik będzie dla was bardzo przydatny, jeśli zrobiliście to za pierwszym razem, udało wam się, zostawcie oczywiście łapeczkę w górę oraz zasubskrybujcie ten kanał, bo będzie tutaj jeszcze więcej poradników ciekawszych. Tak więc co, to tyle na w dzisiejszym poradniku, także piszcie mi w komentarzach, czy udało wam się, czy nie. Jeśli macie jakiekolwiek problemy, piszcie do mnie na fanpage albo po prostu w opisie pod tym właśnie poradnikiem. Także miłej zabawy, trzymajcie się, hej, cześć, do następnego.